Jeżeli mają Państwo jakieś pozostałości lub gdzieś w naszym aplacie załogę, wtedy przejdzie przez kabinę i zmierzają. Dziękujemy. Ja też czuję, że ten pan będzie tu wiercił i wiercił, a chciałam wam pokazać typową windę w Budapeszcie. Więc wam pokażę, a najwyżej będzie wiercenie w tle. Tak więc windy są turbo stare i turbo takie przestraszające i w ogóle strach na nich czasem wejść. Tak więc tutaj mamy windę. I dobra, ona naciśnie, żeby tu przyjechała do nas. A to tutaj się naciska. Dobra. I teraz czekajcie szybko, szybko, szybko. Winda jedzie i nie wiem, czy to widzicie, ale generalnie ta winda jest jakby, tutaj są liny, ja bym mogła ich dotknąć, więc to jest takie dość dziwne, znaczy przynajmniej mi się wydaje to dość dziwne, że jest w ogóle niczym nie obudowana. No i teraz możemy sobie elegancko wejść do takiej windy. Wygląda ona, jak widzicie, tak, więc dość strasznie i zobaczcie, że zazwyczaj jest taka ciekawa różnica między drzwiami a poziomem windy, która z, właśnie wraz z piętrami się często też zmienia. Więc dobrze, zamknijmy za sobą drzwi. Tutaj nie wiem, co się wydarzyło i pojedźmy może na ostatnie piętro. Dobra, jedziemy. Wiecie, ja czasem, że kogoś zamykają w trumnie i on próbuje się wydostać, drapiąc w trumnę, ale już dobra, może nie będę sobie tutaj budowała żadnych wizji, bo zaraz wysiadamy. No właśnie. I teraz uwaga. Patrzcie na ten, na tę różnicę poziomu, bo to jest po prostu hardcore. Ciężko wyjść. Także jak widzicie, windy są zdecydowanie straszne tutaj. Ja się ich zawsze boję. Ale tu będzie lepiej widać jeszcze, jak wygląda ta winda. O, już wam pokazuję. Spójrzcie na to. Tutaj jest to pudło windy. A tu są normalnie te liny. Widzicie? O, nie chcę za blisko podchodzić, bo wiecie, ja tu mam tendencję do różnych wypadków dziwnych. O, i winda sobie jedzie i w ogóle na chillaucie w ogóle bez żadnej obudowy. Normalnie można by, nie wiem, wpaść tam i nigdy by się nie zorientował. Wiecie, u mnie w bloku też są stare windy, ale jednak one są, no tak jakby w takim szybie windowym, nie? A nie tak, że w sumie można by się z tą windą razem zabrać, jakby ktoś się dobrze chwycił. Także no, tyle wam chciałam pokazać, jeśli chodzi o windę. A tutaj na samym dole jest jeszcze taka sprężyna pod windą, więc to jakby winda się urwała, właśnie na to się opada. Fantastycznie jest takie rzeczy wiedzieć. W ogóle śmieszna akcja mi się spotkała, ale to zaraz wam opowiem, bo znam, że pójdę na piechotę, nie wezmę już tramwaju, tylko pójdę właśnie na piechotę z powrotem i wam opowiem. Tutaj właśnie fajna budka telefoniczna, ale wracając, uznałam, że też fajnie będzie się przejść i zobaczyć jakąś trochę nową okolicę, więc tutaj przypadkiem zupełnie natknęłam się na taki mega fajny kościół i zaraz zobaczymy, co za kościół i wam pokażę. Tutaj właśnie z Budapesztem jest taki problem, że pytaliście właśnie, czy będę robić vlogi. No i oczywiście, że będę, ale sprawa jest taka, że mogłam na dobrą sprawę robić vlog z każdej ulicy i na każdej ulicy jest tyle fajnych rzeczy, bo można by zrobić stamtąd vloga, więc ciężko mi jest, wiecie, to usystematyzować, zwłaszcza, że ja jestem człowiekiem chaosem. To więc tu widzicie, miałam wam opowiedzieć teraz o akcji, a najpierw wam pokażę kościół, bo na niego przypadkiem trafiłam. W ogóle nie wiedziałam, że tu jest taki fajny kościół. Już wam pokazuję. Jeżeli chcecie znaleźć ten kościół, to kierujcie się pod taki adres i no, fajne skudry. Tak więc miałam jeszcze plan, żeby kupić sobie coś do picia, ale jakoś jeszcze nie trafiłam na nic. Jak trafię, to wam pokażę. W każdym razie idę przez ulicę Radaj i oczywiście wszędzie są tu przeróżne bary, restauracje. Jak może macie okazję zobaczyć, tutaj oczywiście też coś jest. Tam z tyłu też coś jest. Ogólnie ulica Radaj jest całkiem spoko. Jest tutaj dużo miejsc, gdzie można pójść i zjeść. W ogóle praktycznie każda ulica, wszędzie można pójść i zjeść. I są przeróżne miejsca, jeździ restauracje z humusem, wegetariańskie, wegańskie, cokolwiek chcecie, czy jakieś inne z burgerami i tak dalej. Ogólnie każdy się na mnie teraz patrzy, więc się stresuje, ale każdy znajdzie tu coś dla siebie i jest fajnie.
też sobie nawet pochodzić i popatrzeć na wystrój tych różnych miejsc, a ja lecę dalej. Jak być może wiecie, czasem zdarza mi się pokazywać mieszkania różnym ludziom, mieszkania do wynajęcia właśnie tu w Budapeszcie i oni później mogą się zdecydować, czy wynajmują, czy nie, więc dzisiaj pokazywałam mieszkanie producentom filmowym, w zasadzie to jednemu producentowi filmowemu z ekipą. Oczywiście nie wiedziałam czego się spodziewać, bo już się zastanawiałam, jak usłyszałam, że chcą wynająć mieszkanie, żeby nakręcić w nim film, to zabrzmiało to dość podejrzanie, bo wiecie, różne mamy filmy i uznałam, że no dobra, może być dziwnie, ale zobaczymy, warto zobaczyć, prawda? Nie warto się zrażać od razu. No i się okazało, że faktycznie chcą tam kręcić film, więc jeszcze mają trochę czasu do namysłu i albo się zdecydują, albo nie, ale może się zdecydują. I wtedy jakby co, to będziecie mogli zobaczyć, znaczy ja będę się starała w ogóle znaleźć, co to za film, bo uwaga, o czym ma być film. Film ma być biografią, czekajcie, norweskiego piosenkarza metalowego, coś takiego, która będzie kręcona w Budapeszcie i będzie węgierską produkcją, więc to może być naprawdę ciekawe. Także ja się oczywiście postaram dowiedzieć, co to za film i jeżeli on kiedykolwiek powstanie, to chętnie obejrzę z czystej ciekawości, co z tego wyjdzie. Także taka dzisiaj przygoda. Ekipa oczywiście była jak ta ekipa filmowa, totalnie zblazowana, więc po prostu próbowałam się komunikować, ale ciężko szło, więc wiecie jak to jest. Typowa produkcja filmowa jest typowa.